Postępująca pandemia i wzrastająca ilość zakażeń to jest poważne zagrożenie dla gospodarki i dla przedsiębiorców. Znowu pojawiają się ryzyka związane z ograniczeniem prowadzenia działalności, przynajmniej przez niektórych przedsiębiorców, i w związku z tym pracodawcy oczekują, że rząd przedstawi jakieś rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom przetrwać ten okres potencjalnych ograniczeń. I najpewniej trzeba sięgnąć po doświadczenia z wiosennych tarcz antykryzysowych chociażby takie, które poprawiają płynność przedsiębiorców, czy pozwalają pracownikom zostać w domu, opiekować się dziećmi w przypadku, gdyby na przykład zostały zamknięte szkoły.